Zmiana władzy, ciągłość władzy ciągle istnieje. Ja natomiast przychodząc tutaj na urząd, nie wiedziałem o tym, że będzie coś takiego tworzone. Natomiast Państwo powinni się dowiedzieć, zarówno od wójta, jak i od starosty o tym, że takie coś będzie umiejscowione. Na gminie Marcinowice w tym momencie planowano 4 stacje Playa, czyli P4. Tak. Planowano 4. W tej chwili jest ta droga wykonywana tutaj w miejscowości. Wcześniej już była mowa o tym, Państwo muszą też sobie zwrócić uwagę, że w maju 2018 roku taka sama sytuacja miała w Strzelcach, już wagę. I tam podnoszono już na sesji o tym, mówiono o oddziaływaniu środowiskowym, jakie powinny być zapewnione warunki. Natomiast ja mam przed sobą pozwolenie na budowę. Pozwolenie na budowę na działkę 139/5 miejscowości Marcinowice. To jest właśnie ten skład Intermetalu. Tutaj oni, znalazł się ktoś, kto chce tutaj ulokować to. W zagospodarowaniu przestrzennym, mówiącym jeszcze uchwała Rady Gminy z 2006, że jest to teren usługowy i komercyjny i przemysłowy, dawało mu szansę, że może ją się tutaj ulokować. Niemniej jednak, tutaj była jeszcze możliwość, że wtedy ówczesna władza mogła w ciągu 14 dni, czyli od 24 sierpnia, kiedy zostało wydane pozwolenie na budowę tej, mogła wyrazić sprzeciw poprzez starostę do wojewody, nie wyrażona tego sprzeciwu. Czyli można powiedzieć, że wyraziła zgodę na realizację tego zadania. Natomiast my w tej chwili musimy wszystko zrobić. Myślę, że wspólnie razem to zrobimy, żeby zatrzymać tą inwestycję, żeby ona nie była umiejscowiona tutaj, gdzie jest w tej chwili, czyli oddziałuje bezpośrednio na mieszkańców. W obecności boiska sportowego, szkoły i mieszkańców, którzy mieszkają. Myślę, wszyscy